W artykule na SCP Wiki pod tytułem Rzeczy, których dr Bright nie może robić w fundacji, w punkcie 77 czytamy: Cthulhu i R'lyeh nie są uzasadnionym powodem, żeby wysłać puszkę Pandory na Ocean Spokojny, aby je zabezpieczyć. Co więcej, to nawet nie są SCP i znajdę osobę, która zdecydowała się utworzyć dla nich artykuł w bazie danych. Koniec cytatu. Ale czy aby na pewno pradawne bóstwo, jakim jest Cthulhu, nie jest SCP? A jeśli jest, jaki posiada identyfikator i jak fundacja jest w stanie je zabezpieczyć? A we wszystkim, z tej strony Pio, a dziś odpowiemy sobie na to właśnie pytanie. W mitologii i opowiadaniach Howarda Lovecrafta Cthulhu jest wielkim przedwiecznym, jednym z bóstw o wielkiej mocy, którego sama aparycja sprawia, że ludzie tracą zmysły. Nie do pojęcia i nie do okiełznania, Cthulhu spoczywa na dnie Oceanu Spokojnego w zatopionym mieście R'lyeh, a jego wyznawcy, praktykujący bestialskie rytuały okultystyczne, oczekują jego przebudzenia. Cthulhu to najpopularniejsza postać w mitologii Lovecraftowskiej, ale sam autor szczycił się przede wszystkim opowieściami o naturze fantastycznej, opowiadających o strachu przed nieznanym, czy o świecie snów, którego mieszkańcy są równie ciekawi co same stare bóstwa. Pod tym względem możemy odnaleźć wiele połączeń między światem SCP, a światem, w którym mieszkają wielcy przedwieczni. Największy horror fundacji to przecież właśnie nieznane. Wszystko to, czego nie widzimy i o czym nie wiemy, albo o czym wiemy, a czego nie możemy powstrzymać. Spróbujmy po nitce do kłębka dojść do tego, gdzie w tym ogromnym świecie znajduje się Cthulhu i czy w ogóle się tam znajduje. Przyjrzyjmy się mitologii fundacji SCP. Mamy tu wiele istot, które możemy uznać za swego rodzaju bóstwa lub pozawymiarowe istoty kontrolujące rzeczywistość. McHane, zepsuty Bóg, SCP-1541, pijany Bóg, który próbuje dodzwonić się do swoich wyznawców, ale jest zbyt najebany, SCP-1171, ludzie wracajcie do domów, czyli rasistowskie stworzenie z innego wymiaru, które nie lubi ludzi, albo pożeracz światów, SCP-2317, który jest coraz bliżej ucieczki ze swojego więzienia. Wszystkie te koncepty można uznać za wzorowane bądź mające pewne cechy wspólne z twórczością Lovecrafta. A chyba najlepszym tego przykładem jest Powieszony Król, wspominany w SCP-701, Tragedii Powieszonego Króla, i w SCP-2264, Na dworze Alagaddy. Jego bezpośrednią inspiracją jest ten, którego imienia nie wolno wypowiadać. Czyli, uwaga, zaryzykuję, Hastur, jeden z wielkich przedwiecznych, król w żółci, którego wzywa się, wypowiadając trzykrotnie jego imię. Wśród bóstw z tego panteonu najbliższy Cthulhu i uosobieniu lovecraftiańskich horrorów według mnie zdaje się nie być jednak Powieszony Król, a Yaldabaoth, Demiurg, istota w wierzeniach Sarkistów, będąca przedwiecznym bytem, który pożera inne bóstwa i gwiazdy, nieintencjonalnie tworząc przy tym życie. Ale to nadal bardzo naciągane powiązanie. Zarówno Yaldabaoth i Cthulhu łączy to, że są pradawnymi bóstwami, to, że są uwięzieni bądź spoczywający i chcą się obudzić bądź uwolnić, a także to, że ich wyznawcy, w wypadku świata SCP kult zwany czuwaniem adytum, odprawiają przerażające rytuały, naznaczone okultyzmem, które mają na celu przybliżenie panowania ich bóstwa. Tak jak z Cthulhu powiązane jest miasto R'lyeh, tak z Yaldabaoth powiązane jest fikcyjne miasto Adytum, kolebka sarkicyzmu. Ale na tym podobieństwa się kończą i są co najwyżej powodowane inspiracją autora kultów sarkickich Lovecraftem. Więc gdzie znajduje się ten Cthulhu w fundacji SCP? Schowali go gdzieś pod łóżkiem, czy może naprawdę śpi na dnie oceanu i nie warto było go opisywać, bo byłby zbyt podobny do tysiąca innych potworków, które kiedyś mogą zniszczyć świat? Czy Cthulhu to w ogóle SCP? Odpowiedź jest prosta. Tak, jest. I nawet nie musimy szukać jego odpowiednika w formie Yaldabaoth czy pijanego boga. Cthulhu ma swój własny numer i dość konkretną nazwę. Mianowicie SCP-2662. Cthulhu, fuck off. Skąd taka nazwa i jak fundacja zabezpiecza pradawne bóstwo? Dowiecie się za chwilkę, po ogłoszeniu parafialnym. Od dzisiaj ten kanał to parafia świętego ojca Pio. A to jej ogłoszenia. O ogłoszenia parafialne. Czyli słowo od sponsora dzisiejszych badań nad SCP, którymi są Letyshops. Największy wielki przedwieczny naszego wymiaru zstąpił i objawił mi się ponownie, aby przekazać wam jego Ewangelię. Wiecie już, o co chodzi z Letyshops, prawda? To serwis cashbackowy, który pozwala wam zwrócić część wydanych pieniędzy z zakupów online. Letyshops współpracuje z wieloma sklepami, które płacą Lety prowizję za zakup przez ich stronę, a część tej prowizji wraca do was. To prawdziwe pieniądze, a nie żaden bon czy zniżka, to już wiecie.
Rejestracja w serwisie jest tak prosta, jak tylko mogłaby być. Dosłownie przed chwilą założyłem nowe konto 2 kliknięciami. A potem wystarczy tylko zainstalować wtyczkę do przeglądarki i podczas zakupów będziesz wiedział, kiedy możliwa jest opcja cashbacku. Tak jak mówiłem, założyłem przed chwilą nowe konto 2 kliknięciami, żeby wam pokazać, że to proste i przyjemne. A nie dość, że niektóre produkty są już przecenione, to dostaniesz po czasie jeszcze zwrot części pieniędzy. Z tego co widzę, funkcjonuje tutaj też coś takiego jak gorące oferty. I to sprawia, że ten cashback jest powiększony jeszcze bardziej. Więc chyba sobie zaraz zamówię w końcu jakieś dobre oświetlenie albo porządnego green screena, bo trochę z tym zwlekam. Mam nadzieję, że to trafiony serwis dla was, bo staram się jednak dobierać współpracę na filmach tak, żeby dany produkt pasował przede wszystkim wam, a że chyba prawie wszyscy robimy zakupy w internecie i to jest coś, co osobiście by mi się przydało, to dlatego przedstawiam wam wszystkim tę możliwość. Kliknijcie w link w opisie, zobaczcie, czy będzie wam to pasować i oszczędzajcie. A teraz wracamy do materiału. To nie wiem, czy ja to zostawię w filmie. Nie zostawię tego w filmie. Nie zostawię tego w filmie. SCP-2662 to raport napisany przez użytkownika Soulless Singularity w 2014 roku, czyli aż 7 lat temu. Obiekt ten posiadał klasę Euclid, ale została ona zmieniona na Keter, co oznacza, że z biegiem czasu fundacji coraz ciężej jest go zabezpieczyć. W specjalnych czynnościach przechowawczych czytamy, że przede wszystkim jego przechowanie polega na zapobieganiu nieuprawnionego wejścia do jego przechowalni i stworzono do tego celu nową mobilną formację operacyjną Tau-9, którzy strzegą celi obiektu i śledzą nowe kulty, skupiające się na jego wielbieniu. Dalej czytamy, że SCP-2662 przechowywany jest całkowicie dobrowolnie w przechowalni dla humanoidów, a w dodatku fundacja może mu zapewniać gazety, komputer i gry komputerowe. Czekaj, co do chuja? Czy my czasem nie rozmawiamy o Cthulhu, wielkim przedwiecznym, który jednym spojrzeniem może sprawić, że odejdziesz od zmysłów i umrzesz? I on siedzi w swoim pokoju i gra w Minecrafta? Tak. SCP-2662 ma 4 metry, waży 200 kg i z jego pleców wyrastają macki, dzięki którym może wykonywać 10 czynności jednocześnie. Jeśli ktoś przebywa zbyt długo w jego otoczeniu, staje się mimowolnie kultystą Cthulhu i chce spełnić wszystkie jego zachcianki. Ofiara przy tym cierpi na pseudopsychotyczne epizody pod wpływem stresu. W dodatku, na świecie spontanicznie powstają kulty, które wielbią SCP-2662. W przybliżeniu raz w miesiącu powstaje jedna nowa sekta. Okej, czyli mamy już mały zalążek podobieństwa do prawdziwego Cthulhu, ale to nadal za mało. Te wszystkie kulty generowane przez SCP-2662 zwykle koncentrują się na próbie włamania się do jego przechowalni, żeby przeprowadzić jakieś rytuały, skupiające się zwykle na przemocy i seksie. Tak więc to jest trigger warning dla was na za chwilę. Są świetnie zorganizowani i uczą się na błędach swoich poprzedników, mimo że nie mieli z nimi kontaktu. I to w sumie wszystko. Podsumujmy to, co wiemy. Mamy Cthulhu, siedzącego dobrowolnie w celi fundacji, napierdalającego w dziki gon, podczas gdy jego kultyści z całego świata próbują do niego wbić i go uwolnić. Spoko. Teraz przychodzi czas na dodatki, logi incydentów. Czyli każdego razu, kiedy kultystom udało się włamać do przechowalni SCP-2662. Ostrzegam, że tutaj mogą być sceny, które nie będą dla każdego i większość osób może być zdegustowana i potraktujcie to jako drugi trigger warning. Podczas pierwszego incydentu kult zwany W stronę hymnu włamał się do przechowalni obiektu, wysadzając materiały wybuchowe w okolicy. SCP-2662 w tym czasie szykował się do spanka i brał prysznic. Kultyści w tym czasie wchodzą do przechowalni i dźgają swoje ręce nożami, a następnie masturbują się i za pomocą mieszaniny płynów ustrojowych malują nieznane symbole na ścianach. Kultyści następnie przypierają SCP-2662 do ściany w kabinie prysznicowej. Co na to ich bóstwo? Uwaga, cytuję. Och, dajcie spokój, to naprawdę nie jest konieczne, ani higieniczne. Chryste, panie, przestańcie, proszę, dopiero co wziąłem prysznic. Po 10 minutach od rozpoczęcia wydarzenia członkowie MFO wbijają do przechowalni i ratują naszą damę w opałach, a następnie SCP-2662 zostaje przeniesiony do nowej celi. Czyli ewidentnie ta wersja Cthulhu jest zdegustowana swoimi podwładnymi i tym, co odpieprzają. Understandable, też bym był. Kultyści jednak nie poddają się tak łatwo i w 2005 roku kult zwany Zaręczonymi dostaje się do przechowalni SCP ponownie, który akurat spokojnie jadł sobie śniadanie i czytał gazetę. Kultyści przebrani za strażników i badaczkę wchodzą do przechowalni. Badaczka trzyma w dłoniach prosiątko. Och, panie nasz, przyjmij proszę te niewinne prosie, świeżo osierocone po zabiciu matki i ojca, niech strata jego duszy da ci siłę. Mówi kultystka i następnie kastruje prosie na oczach SCP-2662, po czym umieszcza jego jądra na jedzeniu. Podziękuję, najadłem się.
idźcie do domu, wasz pan jest usatysfakcjonowany waszą ofiarą. Nasz koleżka próbuje na spokojnie wrócić do czytania gazety, ale to nie będzie takie proste, bo kultystka rozcina szyję prosiaka, a jego krew obryzguje całą gazetę. Ja... co? Słuchaj, możesz pójść poczytać Biblię czy coś, bo chyba naprawdę tego potrzebujesz. Po tym sprzeciwie ze strony swojego bóstwa, strażnicy zabijają badaczkę poprzez strzał w głowę i zaczynają ją pożerać. SCP-2662 zdegustowany przez ten widok idzie zwymiotować do toalety. Po chwili MFO znów wbijają na chatę i znowu ratują sytuację. Czyli okazuje się, że kultyści dostosowują się do sytuacji i są w stanie zinfiltrować szeregi fundacji, żeby dostać się do Cthulhu. Robi się coraz niebezpieczniej. Ostatni incydent odbywa się z udziałem nienazwanego kultu, który składał się z członków personelu klasy D i, uwaga, dwóch członków formacji TAU-9, którzy mieli chronić SCP-2662. Pewnego dnia formacja operacyjna TAU-9 została wysłana poza placówkę na misję, która, spoiler, została sfabrykowana przez kultystów, była fejkiem, tylko po to, żeby odciągnąć MFO z dala od SCP-2662. Zostawili jednak swoich czterech członków przy obiekcie. Dwóch z nich było kultystami i zajęło się pozostałą dwójką, żeby móc wbić do SCP-2662. Umożliwili oni dostanie się większej ilości kultystów w przebraniach klasy D do przechowalni i zaczęli uprawiać seks grupowy na oczach SCP-2662, po wycięciu sobie tajemniczych symboli na pośladkach i udach personelu klasy D. SCP-2662 ma już tego dosyć. Co do kurwy? Serio? Teraz? Słuchajcie, serio, możecie sobie znaleźć jakiegoś innego boga? Słyszałem, że buddyzm jest, ale nie jest w stanie dokończyć, bo jeden z kultystów próbuje go wciągnąć do orgii. I wtedy SCP-2662 nie wytrzymał. Kurwa! Stójcie! Serio! Wasz pan rozkazuje wam i tak dalej, żebyście skończyli z tym gównem. I wszyscy, jak na komendę, przestali i zaczęli się wpatrywać w bóstwo. Okazało się, że nasz kochany mackostwór, który gra w Minecrafta całymi dniami, zaczyna dojrzewać. Bardzo uroczo, jego moc staje się coraz większa. Jeden z kultystów odzywa się. Po tym krwawym rytuale zamierzamy zabrać cię do swoich świętych komnat, gdzie my, nasze rodziny i nasi potomkowie zostaną twoimi sługami na całą wieczność. Ci ludzie tutaj cię więżą. Z nami mógłbyś pójść, gdzie zechcesz. Cthulhu mu odpowiada. Żartujesz sobie. Mogę wyjść, kiedy zechcę. Wystarczy, że poproszę. Poza tym ja... I znowu nie dają mu dokończyć i wracają do uprawiania seksu grupowego. Serio, przestańcie! Wszyscy jesteście obrzydliwi! Nie jestem jeszcze nawet gotowy, by założyć kult! Mam zaledwie jakieś 200 lat! Jestem ledwo dorosły! Naprawdę myślisz, że fundacja tak po prostu da ci wyjść, jeśli poprosisz? Cóż, na pewno możesz o to zapytać. Będziesz okrutnie zawiedziony, mój panie. Ca, cóż, jeśli to się okaże być problemem, mogę po prostu poczekać, aż będę wystarczająco silny, by się wydostać. W międzyczasie ja... usiądę sobie w łazience i sobie poczekam. Wy możecie robić tę swoją głupią, krwawą orgię. Jak powiedział, tak zrobił. SCP-2662 poszedł pod kabinę prysznicową i włączył wodę. Siedzi w kabinie prysznicowej do końca incydentu. Pewnie płakał i włączył wodę tylko po to, żeby zakryła łzy. Tak czy siak, to był cały raport SCP-2662. Cthulhu fuck off! Czyli w sumie bardzo sprytny twist, który sprawia, że zamiast wielkiego, pradawnego bóstwa mamy... małe pradawne bóstwo, które jest póki co emo nastolatkiem, który woli grać na PC-cie niż bawić się w jakieś kulty. Za jakiś czas oczywiście jego moc może się okazać na tyle wielka, że ucieknie i stanie się pełnoprawnym kosmicznym horrorem. Dlatego nadano mu klasę Keter, ale na chwilę obecną cieszmy się, że jest taki jaki jest. W końcu dzieci tak szybko dorastają. No i to jest chyba najlepsza rzecz w pisarzach Fundacji SCP. Ich opowiadania potrafią z czegoś zabawnego zrobić coś przerażającego, a z czegoś przerażającego zrobić kompletną parodię, która jednak mimo wszystko ma sens. Tak więc, odpowiadając jeszcze raz na zadane na początku filmu pytanie, czy Cthulhu to SCP? Ta, ale jeszcze nie ma prawa jazdy, a co dopiero prawa na przejęcie świata. Naprawdę, ten wątek z początku filmu o porównaniach do innych SCP nie był bez powodu. Teraz widzicie, że nawet pijany Bóg jest lepszym Cthulhu niż sam Cthulhu. Tak więc, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. I że taka mała rozkmina i przedstawienie SCP było dla was ciekawe. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza i pozytywnej oceny, a jeśli spodobał ci się koncept Fundacji SCP przechowującej Cthulhu, to zostaw subskrypcję, bo to nie koniec ich przygód. No i oczywiście nie zapomnijcie o obczajeniu Leti Shops przez linki w opisie. Tym bardziej, jeśli jesteście biednymi studentami tak jak ja, to każdy dodatkowy grosz się przyda. Ja jestem Pio, do zobaczenia... kiedyś.